Zadanie. Oblicz pola figur, wiedząc, że długość boku kratki wynosi 1. Na początku obliczymy pole fioletowego trójkąta. Musimy na początku wyznaczyć jego podstawę i jego wysokość. Najlepiej będzie zauważyć, że zaznaczony na czerwono bok może być naszą podstawą, gdyż przechodzi on równo po liniach i ma, jak widzimy tutaj, 1, 2, 3, 4, 5 kratek, 5 jednostek. Zaś wysokość będzie równa 1, 2, 3, 4 kratki i jest poprowadzona nie na podstawę, ale na przedłużenie podstawy. I jeszcze raz. Czerwony odcinek jest naszą podstawą, a niebieski odcinek jest wysokością naszego trójkąta poprowadzoną do przedłużenia naszej czerwonej podstawy. Policzyliśmy już kratki, podstawa ma 5, wysokość ma 4 jednostki i wstawiamy nasze wymiary do wzoru P równa się 1 druga a razy H. 1 druga to 1 druga, 5 jest podstawą, 4 jest wysokością. Po obliczeniu 1 druga razy 20 to 10 jednostek kwadratowych. Zatem nasze fioletowe pole jest równe 10 jednostek kwadratowych. Przejdźmy teraz do naszej zielonej strzałki. Możemy ją podzielić na dwa trójkąty. Na trójkąt na górze i trójkąt, który jest na dole. Oznaczamy górny trójkąt P1, dolny P2. I wyznaczamy znowu podstawę i wysokość trójkąta P1, a następnie to samo z trójkątem P2. Widzimy, że oba te trójkąty mają wspólną podstawę, zaznaczoną kolorem czerwonym. I ona ma 1, 2, 3, 4, 5, 6 kratek, a na przedłużenie tej podstawy można poprowadzić wysokość o długości 3 jednostek. Wypisujemy. A równa się 6, H równa się 3 jednostki. Dolny trójkąt ma taką samą podstawę, czyli 6 jednostek, a wysokość, jak widzimy, jest również taka sama jak wcześniej, czyli 3 kratki. Zatem będziemy mieć takie same podstawy i takie same wysokości w obydwu trójkątach, czyli i pola będą takie same. Do wzoru na pole trójkąta 1 druga A razy H wstawiamy wymiary, które odczytaliśmy z rysunku z kratek. Górny trójkąt P1 równa się 1 druga, 6 podstawa, H to jest nasza trójka. Po wymnożeniu, po obliczeniu otrzymujemy, że to jest 9 jednostek kwadratowych. Drugi trójkąt ma takie same wymiary, czyli już wspomniałem, że wynik będzie równy 9 jednostek kwadratowych. W celu obliczenia pola zielonego dodajemy dwa pola trójkątów, czyli 9 plus 9 to jest 18 jednostek kwadratowych.